odcinek będzie na temat paletki Too Faced, czyli tej paletki, która się ukazała niedawno, przynajmniej tak mi się wydaje, że ona jest nowa. Ona nazywa się Lies Festival Peace, Love and Unicorns, czyli wszystko o unicorns. I wiecie, że jednorożce są bardzo popularne. Teraz bardzo dużo firm jakby tworzy tutaj wszystkie produkty wokół unicorns. Ja padłam jakby taką ofiarą tego szaleństwa i właśnie kupiłam tą paletę i ją mam na oczach. Ja nie jestem jakimś specjalnym blenderem i osobą, która ładnie blenduje, ale postaram się nad tym popracować. I tak, słuchajcie, kolory są prześliczne, bo że to światło jest fatalne, ja powiem Wam, że nie mogę tu ustawić. Te kolorki w środku są prześliczne, zobaczcie. One są wszystkie chromatyczne, bo odbijają się, słuchajcie, zupełnie na inny kolor. Ja nie wiedziałam, jak je trochę połączyć, natomiast tutaj w środku, to jest tekturowe opakowanie, słuchaj, tutaj w środku jest bardzo fajnie rozplanowane, jak niektóre cienie sobie chcecie użyć. Mnie się najbardziej podoba oko to i chyba sobie jutro to zrobię. Bardzo ładny jest też ten makijaż. I słuchajcie, wszystko jest bardzo ładnie rozrysowane. Jak to zrobić? Zobaczcie, jakie to jest piękne. Więc ja jutro zabieram się właśnie za takowe ćwiczenia. Ale już Wam mówię o tej palecie, bo to są taki film z moimi nowościami. I słuchajcie, to jest bardzo fajnych kolorów. Generalnie ta paleta jest dość chłodna. Nie ma bardzo ciepłych kolorów, zobaczcie. Tu jest od takiego fajnego różu po Euphoric, taki złotą brzoskwinię, po tutaj taki strawberry, taki malinowy, truskawkowy, po taką sienę, po pomarańczowy, bardzo ładny, chromatyczny, taka zielona, zgniła zieleń nie pomarańcze, nawet bycia ze złotem. Taki opalizujący perłowy na biało, na złoto. Bardzo ładny, aczkolwiek to nie jest mój ulubiony. Taki zielony kolor, bardzo, bardzo zgniły. Piękny niebiesko-fioletowy Mystic Rain. Tu jest zupełnie biały, słuchajcie, zobaczcie. One są przepiękne, ja Wam zaraz pokażę na swatchach. Unicorn Tears, czyli taki główny blado-perłowo-błękitny kolor. Artist Pass, który przypomina mi chromatyczny cień z Maca. Jest też piękny Fantasy, czyli taki śliwkowy. I Dust Till Dawn, czyli taki błękitny niebieski. No, mogłabym powiedzieć, że to taki błękitno niebieski, ale ciemniejszy. Ciężko mi określić te kolory. Słuchajcie, to jest cień główny, Unicorn Tears. Ja sobie może będę tu mazać. Bardzo piękny, chromatyczny, słuchajcie, ten. Bardzo podobny do Maca, zobaczcie, on jest tak podobny do Maca. Może w tym świetle nie widać, ale on jest. Tutaj jest, słuchajcie, taki. Ten błękitny się nazywa Dust Till Dawn. Nie chcę ich ubrudzić. Tu będzie fiolet, on jest taki najbardziej prozaiczny, powiem Wam. Tu jest ten Mystic Rain. Nie widać go, ale też jest prześliczny. Bardzo mi się podoba, nie mam chustki, żeby tutaj. Ten Euphoric. To jest taki, słuchajcie, bardzo fajny brzoskwinka. Później jest taki różowy. Następnie Sunset Dream, który też mi się podoba i go będę używać. Następnie ten Beam, który bardzo, bardzo mi się podoba. I on jest taki. O Boże, nie widać tych swatch. Tutaj jest. Ale ja Wam pokażę później na zdjęciu. I najmniej, który mi się podoba, to Fun in the Sun. Taki zielonkawy zgniły. I Fireflies. Ale słuchajcie, generalnie. A, jeszcze jest Rainbow Light. Ja Wam nie pokazałam. Ten jest prześliczny. Ten taki bardzo ciemny czerwień. Taka właśnie ni to malinka, ni to truskawka. Ja popróbuję właśnie, co z tą paletą zrobić i jak właśnie ją tu połączyć. A może teraz widać
te kolory trochę. Ja później przyłączę kamerkę, to będziecie widzieć. I powiem wam, na pierwszy rzut oka jestem dość nią zafascynowana. Zobaczymy, jak one będą się sprawdzać w długiej karierze. Czyli na przykład dzisiaj nauczyłam, zobaczę, jak one będą się trzymać. I popróbuję właśnie tak, jak oni tutaj zaproponowali. I następna rzecz, którą kupiłam, ja wiecie, że jestem zwolennikami moich lakierów z Nails Ink. One są bardzo popularne w Londynie. I ja kupiłam sobie z nowej kolekcji, się nazywa Fantasyland, chociaż miałam ochotę na te takie mermaid shades, takie właśnie tutaj syrenkowe kolory, które są teraz modne. O, coś takiego. Ja wam pokazywałam to na Instagramie, ale to nie było najlepsze zdjęcie. I ja mam właśnie ochotę pomalować sobie nim paznokcie i zobaczyć, jak on będzie się ładnie prezentował. One są dość trwałe, słuchajcie, ale moje paznokcie są w ogóle piękny ten odcinek, słuchajcie, na lato albo nawet na teraz, czemu nie. A miałam ochotę na jeszcze jeden lakier, ale dokupię go później. Ten był limitowany, więc dlatego szybko kupiłam, chociaż ten drugi chyba też może być limitowany. I wygląda to tak. Ja wiem, że dzisiejszy odcinek, słuchajcie, jest bardzo chaotyczny. Niestety, może się nie przygotowałam. Ale ta paleta jest przepiękna i ja wam pokażę właśnie według tych wzorców, jak to właśnie modyfikować te cienie. No i może zademonstruję, jak ja je nakładam, chociaż nie jestem tu jakimś mega specem odnośnie akurat cieni. Ale myślę, że ta paleta jest dość warta kupna. Kilka tu rzeczy właśnie z tej kolekcji Unicorn jest bardzo intrygujących i może coś dokupię. Powiedzcie, czy wam się podoba. W ogóle lubicie Too Faced, czy nie? Chętnie usłyszę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jest to, o czym mówię. No, oczywiście, słuchajcie, to nie wszystko. Te słocze nie są najlepsze. Nie jestem jakimś specjalistą, ale mniej więcej tak.